Ten obszar, o którym wspomniałem, województwa lubelskiego, województwa rzeszowskiego i województwa białostockiego, już kiedy wejdą siły bezpieczeństwa Związku Radzieckiego i Armia Czerwona, będzie liczył 78 tysięcy kilometrów kwadratowych. I na ten teren, czy ten teren zostanie obsadzony przez dwa miliony, nie mylę się, żołnierzy radzieckich i radziecką służbę bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że spróbujemy omówić temat również osobny: radziecką służbę bezpieczeństwa. Mam na myśli od czasów Dzierżyńskiego, czyli od czele zwyczajki, poprzez NKWD, Dieru, Smierz. A czy ten wywiad radziecki, czy służby specjalne radzieckie miały sukcesy? Ja wspomnę tak. Po pierwsze, polska dwójka przed wojną była rozpracowana. Przez ich służby specjalne? Oni na dworze angielskim, w obsłudze dworu angielskiego w Londynie, mieli swoich ludzi. Oni okradli, czy wykradli, już trochę później, tajemnicę bomby atomowej ze Stanów Zjednoczonych. Mało tego, oni mieli swoich ludzi w Watykanie, bo w Watykanie była gwardia papieska, obsadzona przez nich też. Ale bardzo ciekawą rzeczą jest, czy był fakt, że kiedy odbywała się narada, czyli spotkania, bo ja nie tylko mówię o naradzie, które odbywały się w Gierłoży w kwaterze głównej Hitlera, ale spotkania były przy herbacie, polegające na monologu Hitlera, to chciałbym Państwu przypomnieć fakt, że sprawozdanie z tych narad następnego dnia było na biurku Stalina. Bardzo ciekawe. Na Kremlu, w stawce skąd te informacje były? Na razie zostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Ale fakt był niezaprzeczalny. Mogę dać jeszcze jedną rzecz taką dla młodszego porównania porównawczą. Czy była Czwarta była Rzesza, czy ona się kształtowała? Bo my znamy historię Trzeciej Rzeszy i kapitulację Trzeciej Rzeszy. A czy była Czwarta Rzesza? Jeżeli była, to gdzie? Wielu Mieliśmy informację prominentów trzeciej Rzeszy Zbrodniarzy, którzy nie zostali osądzeni w procesie norymberskim, podawano informację, że zostało ono, że zostało oni albo zastrzeleni, albo zamordowani, albo zginęli w czasie ataku Sowieckiego na Berlin. Ciekawe, że na przykład Mengele, i inni w pięćdziesiątych latach widzieli byli, widziani byli w Argentynie. Żywi. Bardzo ciekawe sprawy. Ale wróćmy do tematu. 78 tysięcy kilometrów kwadratowych i 2 miliony stoi żołnierzy Armii Czerwonej oraz Służb Bezpieczeństwa. Ale proszę Państwa, rodzi się już u nas resort bezpieczeństwa, który powstaje w ramach ustawy lipcowej, rodzi się u nas już milicja. Rodzą się u nas zalążki tego resortu Bezpieczeństwa Publicznego Radkiewicza, a Armia Czerwona od stycznia, kiedy przekroczy 44 linię Wisły, będzie posuwała się w kierunku na Zachód. Razem z Armią Czerwoną. Będzie szło Wojsko Polskie, czyli będzie szła pierwsza dywizja i pierwsza armia Wojska Polskiego. Żeby ta armia mogła iść, są potrzebne uzupełnienia, czyli jest potrzebny nabór. Skończyliśmy, proszę Państwa, na tym, że armia radziecka weszła już na teren nasz posuwa się w kierunku zachodnim, porusuwa się w kierunku Berlina. Po drodze będzie przełamanie nad Wisłą, bo wyjdzie już do tej nowej ofensywy z lewego brzegu Wisły. Na ulicy Marszałkowskiej druga dywizji Wojska Polskiego odbędzie defiladę. W Warszawie w 1945 roku... E, Możemy tylko zadać pytanie sobie, kto tę defiladę odbierał. A no, odbierał prezydent naszego nowego kraju, towarzysz Bolesław Bierut. Towarzysz Bolesław Bierut podpisał obywatelstwo radzieckie, jest członkiem NKWD, jest oficerem NKWD. No, w dość wysokim stopniu bardzo często powtarza się. Że towarzysz Bolesław Bierut był w stopniu pułkownika NKWD. Ale o tym będziemy mówić później. Operacja Bagration posuwa się w kierunku na zachód. Będzie przełamanie wału pomorskiego. Będzie bitwa około brzeg, walka około brzeg. Będą będzie forsowanie Odry, będą również wzgórza celow i będzie jedna z większych operacji II Wojny Światowej, artyleryjsko-rakietowa, mianowicie będzie szturm Berlina. A co dzieje się u nas w kraju? Ta nowa ofensywa która już przekroczyła linię Odry, Radziecka, czyli ta końcówka operacji Bagration, będzie kończyła się szturmem Berlina i kapitulacją Trzeciej Rzeszy. W Lublinie działa PKWN. Myśmy na ten temat już mówili, a w Polsce. Oprócz PKWN-u, tej nowej lubelskiej, na tym obszarze działa również Krajowa Rada Narodowa. Działalność PKWN-u i Krajowej Rady Narodowej to jest okres przede wszystkim podległości władzom w Moskwie i jest to początek praktycznie biorąc 50-letniego pobytu armii radzieckiej na terenie Polski Ludowej, armię radziecką w 1989 roku w ramach grupy Armii Północ, czyli to było odlegnicy przez obszar województwa zielonogórskiego. Pilskiego, Szczecińskiego w kierunku na północny wschód, przez Kołobrzeg, przez Szcze... Koszalin, wyprowadzi Lech Wałęsa. Młodszemu pokoleniu mogę zadać tutaj pytanie. Pytanie będzie brzmiało: Czy z grupą Armii Północ, Armii Okupacyjnej, która opuściła w 1989 roku terytorium Polski, wszyscy wyszli. Ale ja na to pytanie nie będę odpowiedział, odpowiadał. A pobyt Armii Radzieckiej mówi się, że był 50 lat, a dokładnie on tu był pobyt 49 lat. PKWN który powstał w Moskwie, który napisał treść Stalin, zaczyna pełnić przede wszystkim y, y, ten y, twór PKWN y, zaczyna pełnić tymczasową władzę. Ta władza pełniona przez NKWD Przepraszam. Przez PKWN jest ograniczona przez władze sowieckie. Ta linia to jest ograniczona jeszcze linią Kurzona. O tym za chwilę powiemy. Ograniczona jest linią Kurzona, czyli ograniczona jest wschodnią granicą II Rzeczypospolitej, zagwarantowane traktatem ryskim. Ta linia kurzona biegnie od Suwałk przez Bóg i na zachód od Przemyśla. Przewodniczącym PKWN-u został Edward Osóbka. Edward Osóbka to jest postać mówią się spół, spółdzielcza Postać yy, Polskiej Partii Socjalistycznej, ale postać jego, mianowicie Edwarda Osóbki, Osóbka Morawski, to właściwie jest postać do osobnego omówienia. Ten Edward Osóbka, o którym wspominałem, zostaje. przewodniczącym właśnie a jego zastępcami są dwie osoby. Jedną z osób zastępującą włady e, osobkę Morawskiego e, jest e, Wanda Wasilewska, a drugim zastępcą jest brat Ignacego Witosa, Andrzej Witos. Mówi się, proszę Państwa, że manifest PKWN zostaje ogłoszony 22 lipca. Tak, ale nie w Polsce, bo czy nie w Hełmie lubelskim? Nie w Polsce, w ogóle lubelskiej. Ten manifest PKWN, data jego ogłoszenia to jest 27 lipca 1944 roku. Manifest pkwn który był najpierw ogłoszony, napisał go Stalin, jak wiemy, który najpierw był ogłoszony w Chełmie Lubelskim, a potem w Lublinie, miał 13 resortów. Bo to jeszcze nie jest ministerstwo. Ministerstwo przekształcone, a przede wszystkim MBP, zostaje utworzone 1 stycznia. 1945 roku. A od momentu ogłoszenia tego manifestu, jednym z 13 resortów jest resort bezpieczeństwa pod przywództwem Radkiewicza. Proszę Państwa, sieciwą PKWN stał się Lublin. Jak zachowuje się wobec tych faktów, o których Państwu wspomniałem? PKWN. Krajowa Rada Narodowa, tajne biuro komunistów polskich, pierwszy samodzielny batalion, paraszydy desantniki, bo on, według tej y, nomenklatury czy tych zasad, został zbudowany na rozkaz Zygmunta Berlinga przez majora Tokarkiwicza, to, Toruńczyka.